Ja się urodziłem na przedmieściach miasta Jasła, które w 1944 roku przypominało dzisiejsze Pompeje. Pompeje to jest takie miejsce położone u stóp Wezuwiusza we Włoszech, które wybuch wulkanu zniszczył kompletnie. I tak wtedy wyglądało Jasło. Niemcy, wycofując się przed Armią Czerwoną, po prostu dom po domu zniszczyli, spalili to miasto. I ja w takich okolicznościach się wychowywałem. Muszę powiedzieć, że ja nie odczuwałem do wtedy jeszcze, będąc małym dzieckiem, dokładnie tragedii tego miejsca, że to wszystko trzeba będzie odbudować od nowa. Dla nas, małych dzieci, to było doskonałe miejsce do zabaw, różnego rodzaju podchody, a to, że od czasu do czasu któreś z dzieci nie wracało do domu, dlatego że ściana się zawaliła i przysypała, to jakoś było dla nas wtedy drugorzędne.